Chcę powiedzieć, że ja zdaję sobie sprawę, że za każdą decyzją niosą się jakieś dobre lub złe rzeczy. I wiem, że Państwo, pierwsze pytanie pada, co się stanie tutaj ze szkołą na Państwa terenie. Chcę powiedzieć, że rozwiązanie takie, jakie zostało wypracowane wspólnie, ja nie ukrywam się przed odpowiedzialnością, wspólnie przez radnych i również w obecności mojej osoby, szukaliśmy naprawdę złotego rozwiązania. Nie ma takiego rozwiązania złotego. Chcieliśmy tak naprawdę, aby gmina mogła się rozwijać, to jest jak ktoś z Państwa powie, że możemy starać się o środki akcesyjne, unijne, po to, aby rozwijać gminę. Tak, tylko w każdym przypadku trzeba inwestycje zrealizować z własnych środków. Jak się aplikuje, otrzymuje się umowę, realizuje się zadanie, a później otrzymuje się zwrot pieniążków, czyli trzeba mieć za co to wykonać. Tutaj nie ukrywam, że sytuacja naprawdę jest trudna. Ja rok czasu temu, kiedy pierwsze wynagrodzenia były wyrównywane, zwracałem uwagę dyrektorom. Boję się, co będzie dalej, że jak subwencje nam ograniczą, a my będziemy musieli wypłacać te wyrównania, sytuacja się nie polepszy. I tak naprawdę nie polepszyła się, stanęliśmy przed wyborem. Albo pozostawiamy ten fakt na takim poziomie i nie ma mowy, jak będzie o inwestycjach, albo utrzymujemy tę infrastrukturę, która no, niestety nas kosztuje. Chcę powiedzieć, że takie, jak zostało wypracowane rozwiązanie, czyli najmniejsza szkoła na terenie gminy jest to szkoła w miejscowości Wielkowatki i tam w klasach 1-6 uczęszcza 53 uczniów. Uczy ich 11 etatów pełnych, w sumie niepełnych jest 14 nauczycieli. To wynika z karty nauczyciela. Posłuchajcie Państwo, no niestety każdy nauczyciel zgodnie z kwalifikacjami uczy przez uczniów, którego ma wykształcenie zgodnie z przepisami uczy tego. Tylko chcę powiedzieć jedno, że sama szkoła Biernatki, mając tak niewielu uczniów, ja sobie zdaję sprawę, że to jest, ale niesie za sobą potężne koszty. Podobne rozwiązanie tutaj radni wyszli z propozycją wypracowaną, że szkoła Biernatka niestety no, musi zostać, dzieci muszą być dowożone do innej szkoły i tutaj ta szkoła, ja wrócę tylko do kukani, myślę, że z całym szacunkiem bym prosił, żebyście Państwo opowiem tylko swoje zapytania, ponieważ każdy patrzy przez pryzmat gminy, tak przez swoją miejscowość. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Biernatka, więc myślę, że mnie interesuje Biernatka, to już mnie interesuje Kukani. Ja wiem, że to jest no, bardzo mało interesujące tutaj, ale chcę powiedzieć, że w sumie jedna rzecz, jeśli chodzi o gimnazjum Dębę, tutaj jest również bardzo mało dzieci. W sumie w dwóch gimnazjach jest 230 dzieci. Parę lat temu jeszcze w jednym gimnazjum w samym Rostowie kiedyś uczyło się 300 dzieci. Teraz dwóch mamy 230. Dlatego jest propozycja również, żeby taniej jest wolno dowozić dzieci, niż utrzymywać taką szkołę, która kosztuje potężne środki. I chcę powiedzieć, że również tutaj Kokalin ma niewiele uczniów i padały propozycje, aby ta szkoła tak naprawdę nie funkcjonowała. Ja nie jestem zwolennikiem tej propozycji, dlatego kompromisem było wypracowane, że szkoła Biernatka, choć naprawdę ma niewielu uczniów, bo pod względem liczebności jest to bodajże, zaraz Państwu powiem, szkoła Biernatka ma, przepraszam, w Kokaninie ma w klasach 1-6, 61 uczniów. Dokładnie tak. Dlatego chcę powiedzieć jedno, że dla tego rozwiązania tutaj, żeby szkoła w Kokalinie funkcjonowała w przedszkole, które bardzo dobrze funkcjonuje, chcę powiedzieć, że klasy 1-3 najmniejsze dzieci, a te starsze dzieci jest propozycja, aby przewozić do Russowa. Nie ma. Niefortunne przeliczanie, ale tak naprawdę
chodzi o to, aby uzyskać w jakiś sposób wymierne oszczędności. Co da takie działanie? Chcę powiedzieć, że w przypadku Biernacka jest to szacunkowy koszt, tak? Czyli to jest 714 tysięcy w budżecie gminy zostaje, w przypadku Kochanina 499 tysięcy, w przypadku gimnazjum Debre 1,140 tysięcy złotych. W sumie takie działanie spowoduje, to jest szacunkowe, jak to będzie wyglądało, to pokaże się, około 2 300 tysięcy w budżecie gminy zostaje środków finansowych, które będą przeznaczone na inwestycje. Jakie względy powodują to? Pan mówi o dowozie dzieci. Czy ma Pan orientację?
Ja chciałem tylko odpowiedzieć względem tego, że ilu mamy radnych, bo poinformowała pani mnie dyrektor, prosiła, żebym poinformował, ja wszystkich radnych poinformowałem. Dzisiaj odbywają się komisje. Czy były, zdeklarowały się, że przybędą tutaj radne z waszego terenu i są. Ja też jestem jako przewodniczący, a reszta radnych jest jeszcze dzisiaj na komisjach w tej chwili. Także tutaj jest. Chwileczkę, momencik. Proszę się odnieść tutaj do tego, co panie powiedziały. Bo musimy dopytać dokładnie, proszę odpowiadać precyzyjnie na pytanie. Tak, to przepraszam, ale jest to nieprawda, ponieważ tylko wróciłyśmy z koleżankami z tej komisji właśnie, która odbywała się i myślę, że ona się zakończyła, bo były wszystkie punkty już pomijane. Natomiast pan, który zastępował pana, prowadził to posiedzenie tej komisji, powiedział, że jest pan przedstawicielem, to nie muszą być. Także jest to bardzo niegrzeczne. Krótko mówiąc, nie robił nikt. Proszę odpowiedzieć wobec tego na pytanie. Proszę do tego ustosunkować. W tej samej sprawie, jeszcze raz. Jeżeli chodzi o to, jeżeli pani jest taka pewna, że się skończyły komisje, ja nie mogę odpowiedzieć, bo ja nie mogę przed chwilą wrócić. Ja jedziemy praktycznie prosto z miejscowości Dębę. Także nie umie pani odpowiedzieć. Ale przez telefon powiedział mi pan jednoznacznie, że pan nie będzie zamiast zamiana.